W tym filmiku chciałbym pokazać Wam taką ciekawą łamigłówkę, a w zasadzie układankę logiczną, którą wymyślił pewien Amerykanin Samuel Lloyd ponad 100 lat temu, a polega ona na tym, że mamy dane takie trzy elementy, dwa rysunki przedstawiające konie i jeden element z dwoma dżokejami i trzeba te trzy elementy ułożyć w taki sposób, aby uzyskać obrazek, jednocześnie, na którym jednocześnie będą widoczne oba konie z oboma dżokejami na nich. Czyli chcemy uzyskać taki obrazek, żeby były dwa koniki z dżokejami, żeby żaden żadnego nie zasłaniał. Przykładowo, gdybyśmy wzięli ten jeden obrazek i ten drugi element i ułożyli je tak, no to oczywiście uzyskamy taki efekt, że jeden konik jest z dżokejem, mamy pełen jeden obrazek, ten trochę zachodzi, tutaj już jest nieładnie. I gdybyśmy chcieli wziąć ten drugi element i tutaj go wsunąć pod ten w taki sposób, aby ten dżokej siedział na tym koniu, no to oczywiście zasłonimy poprzedni rysunek, tak być nie może. Musimy tak położyć te elementy względem siebie, aby uzyskać taki obrazek, że dwóch dżokei siedzi na dwóch koniach. To jest zadanie do wykonania. Abyście mogli samodzielnie spróbować wykonać tą łamigłówkę i potem podzielić się ze znajomymi, z rodziną, pokazać innym, zadać ten problem do rozwikłania, to w opisie tego filmu umieszczę link do pobrania tych rysunków właśnie z takimi już gotowymi liniami dookoła do wycięcia, gotowymi w PDF-ie w formacie A4, także pobierzecie, wydrukujecie i jak wytniecie, to będziecie mogli się samodzielnie pobawić, spróbować rozwikłać tę zagadkę. No a ja za chwilę podam Wam rozwiązanie, ale szczerze zachęcam do samodzielnej próby rozwiązania, zanim zobaczycie rozwiązanie. Teraz pokażę Wam rozwiązanie tej układanki. Mam nadzieję, że już samodzielnie wymyśliliście rozwiązanie. Jeśli nie, to jeszcze raz Was zachęcam do samodzielnej próby, do pobrania, wydrukowania, wycięcia i ułożenia tej łamigłówki, zanim zobaczycie gotową odpowiedź. A rozwiązanie jest takie, że nie będziemy usadawiali tych dwóch ludków na tych dwóch gotowych koniach, tylko stworzymy nowe konie. To jest taka łamigłówka wymagająca takiego kreatywnego myślenia, trochę wyjścia poza taki standardowy schemat myślenia. No i z grubsza rzecz biorąc, rozwiązanie wygląda tak. Oczywiście muszę teraz trochę zacieśnić te rysunki. Być może już widać trochę, jakie konie powstaną, a jeśli nie, no to teraz już ostatecznie pokażę to rozwiązanie. Te dwa koniki układamy względem siebie tak, nawet te elementy są tak wycięte, że mogą tu trochę na siebie zachodzić. No i jak położymy ten trzeci element w taki sposób, no to stworzymy dwa konie takie w galopie, tu z wyciągniętymi kopytami. Jeden dżokej siedzi na jednym koniu, drugi dżokej siedzi na drugim koniu. Oba konie, obaj dżokeje są w jednym czasie widoczni. No i to jest rozwiązanie tej łamigłówki. Mam nadzieję, że Wam się spodobała taka niematematyczna, bardziej logiczna, wymagająca kreatywnego myślenia. Możecie wyciąć te elementy, pokazać znajomym. Założę się, że nie jedna osoba będzie miała problem, żeby szybko znaleźć to rozwiązanie. Sam jak pierwszy raz kilkanaście lat temu spotkałem się z tą łamigłówką, to też mi trochę zajęło, zanim wymyśliłem to sprytne rozwiązanie. Także to byłoby na tyle w tym filmiku. Jeśli Wam się podobało, to możecie dać łapkę w górę, zostawić komentarz. No i zasubskrybować kanał. Do usłyszenia w kolejnych filmikach.